Śledztwo obejmowało obóz koncentracyjny w Warszawie, założony przez Niemców 9 października 1942 roku, który działał do wybuchu Powstania Warszawskiego, które było de facto sprawcą tego, że obóz został przez Niemców zlikwidowany i ewakuowany w większości do obozu w Dachau. Więc granice czasowe tego obozu to 2 lata okupacji Warszawy, lata 42-44. Granice terytorialne obejmowały koło, to jest osiedle na dzisiejszej dzielnicy Bemowo. Potem były 2 lagry w Warszawie Zachodniej, po obu stronach ulicy Bema oraz po zlikwidowaniu warszawskiego getta na opróżnionym terenie założono jeszcze 2 lagry, które wchodziły w kompleks KL Warszaw. Ponieważ tu jesteśmy, wymieniłam getto, dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że KL Warszaw, podobnie jak Treblinka była obozem zagłady dla ludności żydowskiej, tak KL Warszaw był obozem zagłady dla Polaków, a ściśle był założony dla likwidacji stolicy narodu polskiego. To nie jest literackie określenie, taki był rzeczywisty plan likwidacji stolicy narodu polskiego, która miała polec łącznie z likwidacją elit intelektualnych, szerzej inteligencji. W ten sposób Niemcy, nie mogąc zlikwidować całego, w całości narodu polskiego, tak jak to planowali w stosunku do ludności żydowskiej, z uwagi na ilość Polaków było za dużo, ażeby ich zlikwidować. Wobec tego koncepcja była taka, jak ujawniono to tajna ekspertyza policji niemieckiej na procesie norymberskim w sprawie głównych zbrodniarzy wojennych, miano dokonać likwidacji substancji narodu polskiego, innymi słowy mówiąc obrazowo, mózgu, inteligencję, elity plus stolicę jako ośrodek dyspozycyjno-kierowniczy. W ten sposób Polska miała, jako naród, miała się więcej nie odrodzić. Podałam w tym krótkim wprowadzeniu granice czasowe obozu 42-44, granice terytorialne w 3 dzielnicach Warszawy, w których działało 5 lagrów oraz motywy założenia KL Warszaw. Żeby taki plan realizować, plan zagłady, eksterminacji miasta, to jest nie do uwierzenia, a to prawda. Konieczne były urządzenia masowej zagłady. Nie można było eksterminacji miasta dokonać środkami konwencjonalnymi. Dlatego po doświadczeniach w Oświęcimiu i w Treblince założono potężne komory gazowe, które znajdowały się w Warszawie Zachodniej pomiędzy 2 tamtejszymi lagrami. Ponadto, żeby nie było śladu tej okrutnej zbrodni, do spalania zwłok zainstalowano na terenie lagru przy ulicy Gęziej krematoria, z których jedno, największe, miało pojemność 200 zwłok. Do spalania 200 zwłok. Ponieważ, jak zeznał główny sprawca, przechodzę tu teraz do ważnej sekwencji ilości strat. Więc jak zeznał główny sprawca na swoim własnym procesie, w KL Warszaw tracono przeciętnie około 400 osób na dobę. 400 osób na dobę. Tak, on nie użył tego słowa. Powiedział, że ponieważ w Generalnej Guberni według Niemców
śmierć co dobę ponosiło około 40 Niemców, to Niemcy, użył słowa odwet, w odwet niejako za to, tracili 10-krotną ilość Polaków. W tym jego zeznaniu, to jest zeznanie głównego sprawcy w jego własnym procesie, ważne jest stwierdzenie, stwierdzenia dwa. Ilość traconych co dobę, a więc około 400, on we własnej sprawie to zeznaje, więc nie mógł zawyżać ilości. I druga rzecz, że tracono nie w ogóle jakichś ludzi w Warszawie, tylko powiedział, że to tracono Polaków. Dlatego też przy całej wiedzy na temat wielkiej tragedii narodu żydowskiego, sprawa Holokaustu, sprawa martyrologii Polaków była z wielu przyczyn ukrywana i do dziś dnia jest zamazywana. Dlatego właśnie jest ważne podkreślenie, że obóz KL Warszał był obozem dla właśnie zagłady Polaków, dla zagłady stolicy Polski. Bo też, pani sędzio, no nawet w rozkazie Himmlera z 16 lutego 1943 roku dotyczącym dalszej rozbudowy obozu koncentracyjnego w Warszawie, korespondującym z tym planem Pabsta, polecał: założenie obozu koncentracyjnego jest konieczne, gdyż inaczej nigdy nie spacyfikujemy Warszawy. Tak, dziękuję za właśnie przypomnienie tego rozkazu. To było bardzo konsekwentnie realizowane przez rozbudowę, dlatego że wszystkie lagry nie powstały od razu. Była część stara, jak mówi to odezwa prawna centrali w Ludwigsburgu i prokuratury niemieckiej w Monachium. Była stara część obozu, to było właśnie Koło i Warszawa Zachodnia. I była potem część nowa, to jest część na terenie zlikwidowanego getta, założona właśnie już po likwidacji getta. Także to był obraz taki ogólny, naszkicowany, więc ogólna ilość straconych przez dwa lata, skoro Geibel, główny sprawca, mówi, że tracono po około 400 na dobę, to stracono ich co najmniej 200 tysięcy. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę, że cała Warszawa w latach 39-45 straciła najwięcej w kraju, w Polsce, to jest 800 tysięcy, to KL Warszał z tego pochłonął czwartą część tych właśnie strat. Takie jest miejsce, bardzo wręcz przerażające miejsce KL Warszał w historii okupowanej Warszawy. Bo też możemy oglądać, jak wyglądał ten obszar. Teraz kamera nam to pokazuje, więc gdybyśmy tak, no nie wiem, powierzchnię określili w hektarach ilość tych baraków, które tam znajdowały się w obrębie całego KL Warszał. Tak, więc na podstawie zdjęć lotniczych, szczególnie tych zdjęć, które zaraz bezpośrednio po wojnie Wojsko Polskie zrobiło, w latach 45-46, znamy właśnie wielkość KL Warszał. Powierzchnia jego wynosiła około 120 hektarów. Na nich było 119 baraków więźniarskich. 119 baraków. Pojemność wszystkich baraków, pojemność ludzka, jednorazowa, wynosiła 40 tysięcy. To jest miasto, to była dzielnica śmierci. Były urządzenia komór gazowych i krematoria, które właśnie masową eksterminację przeprowadzano. I właśnie, jak wspomniałam, globalna wielkość strat wynosi nie mniej niż 200 tysięcy.